Dawno u mnie na kanale nie było porządnej maszyny, no bo ten pojazd należy do takiej. A co to za maszyna? Rakietowiec. Cześć, witajcie, ja jestem oczywiście Hincul, M60A2. Amerykański czołg średni drugiej ery, oczywiście zimnej wojny. Dawno tej maszyny nie było, a doskonale wiecie, że jest to jeden z moich ulubieńców. No i tutaj w tej rozgrywce pokażę, dlaczego ten pojazd uwielbiam. Uwielbiam nim grać. Ostatnio jeden z was napisał do mnie, że trenuje rakietami granie i nie jest wcale taka łatwa sprawa. Jeżeli zdecydujecie się oczywiście uczyć grania rakietami, gdzie naprawdę to nie jest łatwe, spróbujcie zagrać tym pojazdem. Jest to pojazd drzewkowy, każdy z was może go sobie wyekspić i później uczyć się grania rakietami. Tutaj te rakiety mają dość dobrą prędkość. Dodatkowo nie jest to czołg lekki, gdzie jednak tego pancerza nie posiadamy. Tutaj ten pojazd potrafi nawet odbić, tak więc jak najbardziej jest to świetny trener do nauki grania rakietami. Ostatnimi również czasy zauważyłem, a może nawet nie ostatnimi, tylko od jakiegoś dłuższego już czasu, zauważyłem, że przeważnie bitwy wyglądają strasznie schematycznie, że gracze grają strasznie schematycznie. Zobaczcie na przykład tutaj, jaki jest rozjazd. Jeżeli byśmy sobie przybliżyli minimapę, zobaczylibyście, jak ta rozgrywka wygląda i na samym początku już można zaobserwować, że bitwa prawdopodobnie będzie przegrana. Dlaczego tak uważam? Ano dlatego, że na moją flankę praktycznie nie jadą żadne pojazdy, oprócz tego T-72. A grając na zimnej wojnie, gdzie mamy True Vision tak zwany, czyli możemy wypatrzeć pojazdy i do nich strzelać, tak jak do mnie właśnie zaczynają strzelać. I z tej pozycji, gdzie ja akurat jadę, mamy naprawdę kapitalne bicie na pojazdy, które dopiero podjeżdżają. Zobaczcie, gdyby ktoś tutaj jeszcze ze mną przyjechał, a może nawet nie ktoś, większa ilość graczy, to już mielibyśmy przewagę, gdzie przeciwnik straciłby sporo HP, dlatego że oni tam podjeżdżają, oni cały czas podjeżdżają pod górkę, a nasi stoją w miejscu tutaj na linii F i praktycznie nie widzą żadnych na razie czołgów, a szczególnie tych, które podjeżdżają na linię B i C. Tutaj zobaczcie, jak to pięknie wszystko widać. I nie ma komu bić, ja sam nie jestem w stanie wszystkiego oczywiście zrobić. Pięknie tutaj dostał z rakietki, ten tak zwany taran, czyli obiekt 120, jak i również z burzaka. Tak, ten pojazd ma jeszcze potężne pociski burzące. Słuchajcie, penetracja na tych burzakach to jest 170, a uszkodzenia 1100, tak więc piękna alfa wejdzie. Weszło. Piękna alfa. Na rakietach mamy większą penetrację, bo aż 450 i uszkodzenia takie same. Pierwsze pociski są to chyba hity. Tak, są to chyba hity i nie polecam kompletnie ich używać, bo nie sprawdzają się. Lepiej już z burzaka komuś przyrznąć niż właśnie z tego hita. Dobra, pięknie chief tutaj dostał. Rakiety zdecydowanie polecam używać na bardziej miękkie pojazdy, tak jak na przykład Chieftain, tak jak na przykład nawet T-72. Rakietka pięknie wchodzi w te pojazdy. Czy na przykład jakieś tam inne miękiszony. Największy chyba problem jest z pojazdami właśnie z tymi FV-ami. Ten, który podjeżdża, 4211. Dobra, skończmy go. Jedna lufa skończona i zobaczcie, ja tutaj jestem sam, a jest naprawdę jeszcze sporo pojazdów, nawet gdy tamta flanka nam padnie, przeciwnicy będą jechać, a my ciągle mamy na nich bicie, słuchajcie. Nie wiem, dlaczego gracze grają strasznie schematycznie, jeżeli chodzi o zimną wojnę. Tutaj trzeba pomyśleć trochę, dlatego że no mamy jednak ten True Vision i wcale nie musimy grać tak samo, jak się gra na przykład na drugiej wojnie, gdzie no przeważnie tak grają. Zauważyłem, że właśnie, że tak gracze grają. Słabo weszło, mogłem z rakiety, tylko że ładując z burzaka mamy szybszy załadunek. Zobaczcie, jest to około 9 sekund, tak? 9 sekund, rakieta jednak dłużej, ona nam się ładuje około 15 sekund. Dobra, teraz załaduję rakietę. Albo nawet nie. 7 do 12 i to jest właśnie to, co mówiłem na samym początku. Bardzo schematycznie to wygląda. Tak więc, no niestety. Gdyby ktoś tutaj jeszcze ze mną podjechał, podejrzewam, że zupełnie inaczej by to wyglądało. Teraz tak, środek nam już zaczynają raszować. Owszem,
Ci gracze na środku, niby oni, im się wydaje, że świecą te pojazdy, ale to mi kompletnie nie jest potrzebne. W tej pozycji kompletnie nie jest mi to potrzebne, bo zobaczcie, ja te pojazdy widzę, to jest True Vision. Na zimnej wojnie gracze z tego kompletnie nie korzystają chyba. I dlatego mówię, że grają bardzo schematycznie, bardzo podobnie, tak jak jest to na II wojnie światowej. Może być tutaj problem taki, że... Okej, ci wejdzie, dobra, ładnie wyszło. Że mapy mamy z II wojny i gracze już są przyzwyczajeni, gracze już są nauczeni rozgrywki właśnie na II wojnie i tak samo tutaj to wygląda na zimnej wojnie, a to jest zupełnie co innego, zupełnie inne priorytety True Vision nam daje. No i co? 8 do 2. Ja jeszcze robię to, co mogę. Tego raczej już nie wyciągniemy. Jeszcze gdyby ten gościu tutaj troszeczkę podjechał do mnie, podejrzewam, że można było jeszcze tutaj się pokusić o jakieś tam większe fragowanie, ale on zaraz padnie. On stoi w tym momencie tak samo mniej więcej jak pojazdy na II wojnie, a jeżeli już przeciwnik przejął całą praktycznie mapę w tamtej pozycji, no są, jesteśmy na pozycji straconej. No i zobaczcie, gościu nic nie był w stanie zrobić. Wydaje mi się, że większość graczy nie wie nawet, że jest tutaj coś takiego jak True Vision. Wydaje mi się, że właśnie oni korzystają z takiego systemu spotowania, jaki jest na II wojnie. Nie wiem, może gdyby mapy były tylko i wyłącznie dostosowane do tego trybu, by się może uczyli. Nie, trudno mi powiedzieć, naprawdę trudno mi jest powiedzieć, co tutaj się wyrabia. Ale no... Słabo to wygląda, naprawdę słabo to wygląda, jeśli chodzi o rozgrywki. Dobra, chodźcie, tutaj jedzie mały. Aby mi rakiety nie przyrżnął. No na szczęście tutaj rakieta nie za każdym razem wejdzie. Dobra, kończmy tu do CKM-a. No ale nic, nie udało się wyciągnąć. I powiem wam, że ostatnimi właśnie dniami zacząłem z powrotem grać na zimnej wojnie, bo sprawia mi ten tryb z powrotem jakąś przyjemność. I patrząc na właśnie rozjazdy, patrząc na graczy, wydaje mi się, że oni kompletnie nie mają pojęcia, że jest coś takiego jak True Vision, bo czasami zastanawiam się, jak stoją czołgami i tylko kręci tą wieżą, nie wiem, boty to raczej nie grają, no bo bym podejrzał po nazwie, że to jest bot, ale tutaj nie widać. Mi się wydaje, że jest dużo nowych graczy i po prostu grają schematycznie, tak jak na II wojnie i kompletnie nie wiedzą, że na zimnej wojnie jest coś takiego jak True Vision, gdzie widzimy po prostu wszystko na mapie, to co mamy przed oczami i możemy do tego strzelać, nie potrzebujemy spota. Mimo wszystko, słuchajcie, pojazd polecam, nie wiem, który raz to mówię, M60A2, świetna maszyna do szkolenia, jeśli chodzi o rakiety. Z mojej strony to wszystko, dzisiaj zapraszam na live'a, zrobiłem w końcu kontrakt na hardcase'a i pogramy sobie dzisiaj może w końcu już niszczarkami. Zapraszam, hej.